22 października wspominamy świętego Donata, biskupa. Donat pochodził z Irlandii, urodził się w zamożnej rodzinie. Był prawdopodobnie mnichem lub nauczycielem gramatyki. Podczas pielgrzymki do Rzymu, którą odbył ze swoim przyjacielem Andrzejem około roku 825, znalazł się w toskańskim miasteczku Fiesole. Tam, mimo jego protestów, wybrano go przez aklamację na biskupa. Według podań, w okolicznościach jego przybycia dopatrzono się znaku opatrzności Bożej. Donat pełnił tam posługę biskupa przez 50 podobno bardzo trudnych lat. Szczególną troską otaczał w swojej diecezji sprawy nauczania. Brał udział w koronacji Ludwika II w 855 roku oraz w synodzie rzymskim w 861. Natomiast od cesarza Ludwika II otrzymał w roku 866 przywilej, który potwierdził Karol Łysy, na mocy którego miastu i kościołowi w Fiesole zapewniono nienaruszalność dóbr. Donat pozostawił po sobie teksty poetyckie, poematy na cześć swojej irlandzkiej ojczyzny oraz żywot świętej Brygidy, irlandzkiej świętej z V wieku. Zmarł w 875 lub 877 roku. Pochowano go w katedrze, a na grobie wyryto epitafium, które sam podyktował. Przetrwało ono do dziś w katedrze świętego Romulusa, wybudowanej w XI wieku na miejscu poprzedniej świątyni, w której modlił się święty Donat. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim, stoi obok Matki Bożej, a jego atrybutem jest rozbity kielich. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Donata, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.